Poland to Zero Summit 2016. I am more than thrilled to have you all gathered here for the second edition of this marvelous event. Mamy prawie 300 uczestników, w tym reprezentantów największych polskich korporacji. Wykłady, dyskusje, możliwość spotkania ze speakerami, zjedzenia z nimi lunchu, z prezesami największych polskich firm. To się nie zdarza zbyt często i dlatego właśnie warto być na takich konferencjach jak Poland 2.0. Jesteśmy dumni z tego, że Polacy są na najlepszych uczelniach, że stanowią czołówkę akademicką, że zdobywają nagrody w wielu międzynarodowych konkursach, ale jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby im powiedzieć, że mają wybór, że nie muszą, że emigracja nie jest koniecznością, ale ich realnym wyborem i że mogą dzisiaj wracać do Polski, że Polska ich bardzo potrzebuje. Naszym celem jest aktywizacja tej innowacyjności ludzi w Polsce, ponieważ mamy wrażenie, że mamy ogromny potencjał jako ludzie. Widać to na każdych poziomach, jesteśmy po prostu niesamowici, tylko czasem po prostu mam wrażenie, brakuje nam czasem tego networku, czasem takiej samoświadomości, że naprawdę jesteśmy fantastycznymi ludźmi i możemy to robić. Musimy się zastanowić, jak polskie firmy z tą utalentowaną młodzieżą powinny współpracować i nawet jeżeli ten młody człowiek wybierze karierę w Anglii, to ta kariera może być związana z polskim produktem, może być związana z pracą dla polskiej firmy. Jedna czwarta osób, które dołączają do warszawskiego zespołu BCG, to właśnie osoby, które studiowały wcześniej za granicą. Osoby te przynoszą takie świeże spojrzenie, trochę inne doświadczenia z uczelni, troszeczkę inne wykształcenie, dzięki czemu fantastycznie uzupełniają zespoły pracujące w BCG w Warszawie. Bardzo jest ważne, żeby studenci w miarę wcześnie zaczęli sobie zdawać sprawę, czego w życiu chcą, w czym się specjalizować. To nie jest tak, że te spotkania służą temu, żebyśmy my nawiązali znajomości i po znajomości sobie załatwili robotę, przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby oni kreowali się w kierunku, który jest nam potrzebny. Ja bardzo cieszę się z tej inicjatywy, bo to jest inicjatywa właśnie oddolna, studencka, aktywnych polskich studentów, którzy w większości studiują tutaj w Wielkiej Brytanii. Bardzo wiele ciekawych osób poznałam i bardzo wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałam, także teraz dopiero czuję, że jestem na czasie. Można, myślę, że nabyć takie, zdobyć kontakty networkingowe, aczkolwiek z prezesami największych polskich banków, powiedzmy firm technologicznych jak Asseco. Jestem święcie przekonany, że te kontakty, które w tym momencie zbieramy w trakcie studiów, to będą właśnie te kontakty, które będą owocować nam w przyszłości.